Cześć, z tej strony Seba, witam Was w kolejnym odcinku Warsztatu Seby. Dzisiaj zajmiemy się aeracją. Lecimy! Na tym kanale już pokazałem przykład najtańszej aeracji w postaci kolców zakładanych na buty. Zastanawiałem się, czy da się kupić aerator w cenie poniżej 300 zł, i jeżeli się da, to czy on będzie wystarczająco dobry. Udało mi się dostać taki oto zestawik firmy Denali. Zapłaciłem za niego dokładnie 299 zł. Teraz pytanie, czy warto? No zobaczymy dzisiaj. Mam go już rozpakowanego po pierwszych testach, które zaraz zobaczycie, ale zanim do tego dojdziemy, to tylko Wam powiem tyle, że według tabliczki znamionowej ma on 1100 W, szerokość cięcia 36 cm, a czy działa? Zobaczcie. Tak wygląda przed użyciem wertykulatora, tak wygląda po. Zobaczymy, jak będzie wyglądało świeżo po zaoraniu. Before i after. Tak wygląda użycie wertykulatora w trybie dwustronnym, to znaczy raz tutaj w ten sposób i drugi raz w ten sposób, taki krzyżowy. To jest tak naprawdę trawa skoszona niecały tydzień temu, więc zobaczcie tak naprawdę, ile tutaj jest dodatkowych martwych źdźbeł trawy, która się kwalifikuje do usunięcia. Tak wygląda połowa obszaru testowego po użyciu wertykulatora, o którym dzisiaj mowa. Jak to będzie wyglądało na koniec, to będę pokazywał w następnych ujęciach. Tak wygląda efekt wertykulacji krzyżowej, tak ją nazwałem. Tutaj jeszcze nie było robione, jak widzicie. Jest różnica. Trawa jest tej samej długości i tu, więc możecie sami zobaczyć, ile tutaj jest ekstra rzeczy pozrywanych. Widać normalnie kępy trawy wręcz. Tak, żeby nie było. Pokazujemy. To wszystko jest wynik wertykulatora. Wygląda, jakbyśmy grabiami tutaj dosyć ostro wbijali się w ziemię, ponieważ wybrałem wersję najniższą, tak żeby najbardziej tutaj zaorać tą ziemię, ponieważ chcę odbudować trawostan. Kolejny rzut oka, jak to wygląda po zaoraniu. Trawa, jak widzicie, jest przerzedzona, ziemia generalnie jest zagrabiona, przecięte. I myślę, że będzie wszystko si. Teraz no coś takiego po wysprzątaniu z tego fragmentu zbierało mi się mniej więcej 200 litrów, patrząc po workach, 200 litrów trawy takiej obumarłej. Także zobaczymy, jak to będzie, jak teraz tutaj sypniemy nieco odżywki. Trawa jest, więc myślę, że się zagęści i zobaczymy, jak to będzie za jakiś czas. Wykorzystałem, że mam taki oto nawóz. Zobaczymy, jak on się sprawdzi. Jest tu napisane, że jest bez mchu, czyli powinien tam zalążki mchu ubić. Ale jest ogólnie napisane nawóz do trawników, więc zobaczymy, czy faktycznie będzie nawoził. Żeby było lepiej widać, to chwilami trochę więcej grudek zostawiłem, także macie okazję zobaczyć, że jest faktycznie posypane. To mi się nawet wysypało trochę więcej. Zobaczymy, co z tego będzie. Jest aż siwo, więc myślę, że dzisiaj jest zapowiadana wieczorem burza z deszczem, więc coś z tego będzie. A jak się prezentuje sama maszyna?
Na kole po jednej stronie, po drugiej są cztery wartości, którymi możemy ustawić wysokość koła i tym samym głębokość wgryzania się w trawę. Jak widzicie, ja mam ustawioną jedynkę, czyli najniższe. Po dzisiejszym działaniu maszyna wygląda w ten sposób. No wiadomo, tam ziemia się przykleiła do góry i tak dalej. To, co się wgryza, to są takie, no nie wiem, nazwę to sprężynki. Także one się tutaj kręcą i wyrywają. No, trzeba będzie po prostu przeczyścić tu z tyłu tą całą ziemię. Tu jest taka klapka jak w zwykłej kosiarce, więc podejrzewam, że można dopasować jakąś jakiś kosz, ale mniejsza o to. Można sobie też zgrabić trawnik. I to jest cała tak naprawdę filozofia, jeżeli chodzi o tę maszynę. Czy ta maszyna da radę z tym trawnikiem? Będziemy obserwować. Na razie, tak jak mówię, tutaj zostało wykonane, zostało odpowiednio zebrane. To, co zostało wyrwane, przeczesane, zostało teraz tutaj posiane nawozem, bo trawa jest. Zobaczymy, czy ten nawóz wystarczająco tą trawę wzmocni, żeby się też zaczęła zagęszczać. Jeżeli nie, to będziemy dodatkowo dosiewać. Trochę podlałem, żeby ten proszek z wiatrem nie odleciał, zanim będzie opad. W tej chwili trawnik już zdążył odrosnąć, aczkolwiek to jeszcze nie jest ostatnie słowo, ponieważ trzeba jego jeszcze trochę ponawozić, ale to już jest temat, myślę, na inny odcinek. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, czy ten aerator daje radę. Wydaje mi się, że daje radę, zważywszy na to, że zrobił to, co miał zrobić. Zdecydowanie jakość trawy się poprawiła. Trawnik jest zdecydowanie bardziej zielony niż był przedtem. Trawa jest gęściejsza, mam wrażenie, że bardziej dotleniona mimo wszystko. Także jeżeli chodzi o koszt tego urządzenia, myślę, że jest wystarczający. No chyba, że ktoś chce jakieś super wielkie wodotryski, to wtedy są także za wyższą kwotę. Dla osób, które byłyby zainteresowane, podam jeszcze, że to jest symbol DHA 1062, firma Denali. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, link znajduje się pod filmikiem. Podsumowując tylko filmik, do takiego urządzenia, jakie widzieliście, jest jeszcze dołączony zestaw, jak ja to nazywam, sprężynek. Także będzie można wymienić, jeżeli któraś się zużyje. One są tutaj w woreczku zapakowane. Także jest kwestia tylko podmiany. Według instrukcji, która jest zawarta tutaj także w języku polskim, informują jedynie, żeby podczas używania tego urządzenia stosować ochronę słuchu, okulary, żeby nic nie dostać żadnym opiłkiem odskakującym, maseczkę, chociaż nie wiem po co, w tym przypadku nie była potrzebna, rękawiczki, ubranie robocze i buty robocze. Prawdopodobnie buty robocze zabezpieczające, żeby przypadkiem sobie nie skosić palców. Także jeżeli ten filmik w jakikolwiek sposób pomógł Wam w podjęciu decyzji, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam także do zostawienia subskrypcji. Ja się będę z Wami żegnał. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Cześć!